Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły-Kraków. Słuchajcie, mecz Wisła-Kraków-Korona Kielce, mecz bez jakichś specjalnych emocji, ponieważ Wisła-Kraków już ma pewne utrzymanie, a znowuż Korona Kielce ma pewny spadek do pierwszej ligi, tu się raczej nic nie zmieni, no chyba, że nasz kochany PZPN wymyśli coś szalonego, oby nie, bo uważam, że to by była po prostu wielka kompromitacja polskiej piłki, Polskiego Związku Piłki Nożnej, wszystkich klubów ekstraklasy, no mówię, cała polska piłka po prostu byłaby wyśmiana przez zagraniczne media i przez nas samych, bo do takiej sytuacji po prostu nie może dojść, że nagle mówimy, że dwóch spadkowiczów, którzy powinni być spadkowiczami, Arka i Korona, nagle utrzymają się w Ekstraklasie, a tylko LKS spadnie. To zaprzecza pewnej sportowej rywalizacji. Do tego po prostu nie można dopuścić. Ale no, od nas to nie jest aż tak bardzo zależne, więc tylko tutaj mówię swoje zdanie. Więc myślę, że płynnie przejdźmy sobie do zespołu Korony. Oczywiście nie będziemy ich jakoś specjalnie analizować, bo jest to zespół, który no w zasadzie już jest... Myślę, że ten mecz przyjmie w ogóle taki charakter sparingu, może testu dla niektórych piłkarzy, żeby mogli się sprawdzić, żeby też mogli się jakoś pokazać, zareklamować no, przyszłym pracodawcom, innym klubom. No bo myślę, że tutaj akurat w tej materii, myślę, że jeśli chodzi o charakter tego meczu, się no, dużo nie zmieni, tak? No raczej nikt tutaj nie, no Korona nie będzie walczyć o za wszelką cenę o te 3 punkty, no bo to nic po prostu nie zmieni, bo nie mają już nawet tych szans takich matematycznych. Ale co można powiedzieć o zespole Korony? Myślę, że cały sezon bardzo trudny, bo na początku zwolnili trenera, też trzeba powiedzieć, że piłkarze, jacy byli dobierani do tego zespołu, no to myślę, wydaje, że można powiedzieć, że to taka maszyna losująca chyba i tam naprawdę to taki, wiecie, odrzut przyjeżdżał, no i to po prostu widać, że ten zespół nie ma jakości takiej piłkarskiej, jaką powinni mieć. Z drugiej strony, no, problemy z trenerami, Lettieri zwolniony, później przyszedł trener Smyła, tak? Nie wiem, czy nie pomyliłem nazwiska, czy dobrze powiedziałem, ale w każdym razie wiemy, o co chodzi. No i generalnie tam też no, nie osiągnięto zadowalających efektów i zatrudniono no, trenera od zadań specjalnych Bartoszka, który jest bardzo dobrym trenerem i na początku było widać jego rękę, że faktycznie piłkarze uwierzyli, no ale tam zaczęły być problemy organizacyjne, no tam nie płacono przez wiele miesięcy. Tam też właściciel klubu, to taka dosyć niedawna historia, no nie odbierał telefonu, nie było z nim kontaktu, teraz podobno ten kontakt jest, nieważne, ale generalnie no, było dużo problemów takich też logistycznych, takich organizacyjnych tego klubu i to się złożyło na to, że Korona Kielce nie utrzymała się w Ekstraklasie i to tym mógłbym już skończyć tak naprawdę, no bo wiecie, no myślę, kuriozalną sytuacją był fakt, że nawet Maciej Bartoszek, czyli trener, który powinien się zajmować trenowaniem, on na własną rękę szukał sponsorów, żeby tym piłkarzom zapłacić, żeby ci piłkarze po prostu gdzieś tam może uwierzyli, no to jest gdzieś tam moja ideologia, ale żeby uwierzyli w to, że jeszcze można coś tutaj ugrać, że będzie płacone i tak dalej, i tak dalej. Ale to się po prostu nie udało. Korona będzie w następnym sezonie występować w pierwszej lidze. No i w zasadzie tyle. No wiecie, jak mówiłem, tutaj nic cudownego się nie stanie, moim zdaniem. Po prostu tak to będzie wyglądało. Mecz, może to być dobry mecz. Mi się wydaje, że jednak piłkarze Korony będą chcieli się pożegnać z Ekstraklasą godnie. No, myślę, że Maciej Bartoszek odpowiednio tych piłkarzy zmotywuje na to spotkanie. A my przechodząc sobie teraz, no myślę, że nie ma co więcej mówić o Koronie Kielce. Myślę, że tutaj nie powiem, że wyczerpałem temat, bo byśmy mogli jeszcze parę razy, znaczy parę godzin jeszcze porozmawiać na temat właśnie
korony, ale myślę, że przejdźmy sobie do Wisły Kraków. Słuchajcie, nagrywam to znowu przed konferencją, ponieważ chcę, żebyście ten materiał dostali no, troszkę wcześniej niż w sobotę, więc bardzo mi na tym zależy, żeby przynajmniej to dzień przed ten materiał był publikowany, może będzie wcześniej. Dlatego też no, nie mam takich informacji zakulisowych, tak? Takich, które będą na 100% pewne, ale wiem jedno, na podstawie tego, co wiemy, że Nikola Kuwelić nie zagra w tym spotkaniu i jest to no, spore osłabienie. No wiadomo, Kuby Błaszczykowskiego no, to raczej nie ujrzymy, Paweł Broszek też nie wydaje mi się. No, już Kamil Wojtkowski grał w poprzednim meczu, więc on będzie do dyspozycji trenera, więc całkiem możliwe, że on zagra w tym spotkaniu. Myślę, że też trener Skowronek, no sezon się jeszcze nie kończy, tak? Sezon się jeszcze nie kończy i myślę, że trener Skowronek też no, będzie chciał wywalczyć jak najlepsze miejsce dla Wisły Kraków. Oczywiście zawodnicy Wisły Kraków tak samo. No bo miejsce tam, prawda, które mają w tej chwili, no nie jest najlepsze. W sensie na pewno stać moim zdaniem, takim moim, no stać ten zespół na 11 miejsce. To miejsce jest w zasięgu Wisły i trzeba zrobić wszystko, by na tym miejscu się znaleźć. Nie będzie tu też łatwa sztuka, ale fajnie by było, bo no nie bylibyśmy na tym szarym końcu i że tam nikt nie będzie mówił, że ledwo się utrzymaliśmy. I myślę, że to będzie takie fajne zakończenie i mimo tego wszystkiego, co było na przestrzeni tego całego sezonu, będzie można gdzieś tam mimo wszystko z takim delikatnym zadowoleniem cieszyć się z zakończonego sezonu. Więc na to liczymy. No nie wydaje mi się, żeby Łukasz Bruliga na przykład był zdrowy, bo oni nawet nie byli w tamtym tygodniu w treningu, więc ciężko by było, żeby oni wystąpili w tym spotkaniu, więc raczej ta sytuacja kadrowa niestety nie ulegnie jakiejś dużej poprawie, no ale tak to już jest. Mi się wydaje, że ten skład do tego meczu wyjdziemy w składzie jak najbardziej optymalnym i Wisły Kraków będzie stać na to, by w tym spotkaniu wygrać. Tego oczekujemy od Wisły. Myślę, mecz zadaniowy, mecz, który też chciałbym, żebyśmy pokazali no, wyższość nad rywalem. Marzy mi się, nie wiem, jakieś 3-4-0 dla Wisełki, no ale jak będzie, to przekonamy się w sobotę. Początek tego spotkania bodajże o godzinie 20:00. Ja będę miał przyjemność obejrzenia tego meczu z wysokości trybun, także bardzo się z tego cieszę, bo to zawsze są takie miłe chwile, kiedy po tak długim czasie absencji, oczywiście byłem ostatnio na meczu z Wisłą Płock, ale nie byłem, ale teraz każdy właśnie, no fajnie jest wrócić, tak, wchodzi do takiej regularności, że w końcu możemy sobie chodzić na te mecze w sposób taki, no powiedzmy, normalny. Są jakieś tam normy sanitarne, które trochę przeszkadzają w delektowaniu się jakże naszą wspaniałą jakością piłkarską, ale cóż, to się da przezwyciężyć, ważne jest dobro Wisły Kraków. Będzie też możliwość pewnie zakupu biletów na ten mecz, bo myślę, że parę klub uruchomi taką możliwość. No i cóż, no, jak się Wam uda, to bardzo fajnie. Na pewno to nie będą jakieś wielkie liczby. Myślę, że tam 2-3 tysiące ludzi wejdzie. No będzie, myślę, że będzie komplet albo blisko kompletu, czyli tych 8 tysięcy. Więc to jest na pewno jak najbardziej pozytywne. Dobra, ja się z Wami żegnam, bo znowu się rozgadałem. Taki miał być to krótki materiał, a tu już 9 minut ględzę. Także cóż, zapraszam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału, bo no wiecie, trzeba się cały czas rozwijać i fajnie by było, żeby to faktycznie te subskrypcje szły cały czas do przodu. No i oczywiście no, zostawcie komentarz, co sądzicie o tym spotkaniu, jak to w Waszej opinii będzie wyglądać, wytypujcie wynik. Jak traficie, no to będzie to generalnie bardzo fajnie. Nie pomyślałem, co mam dać, więc myślałem właśnie o jakimś konkursie, ale myślę, że zrobimy to kiedy indziej. Dobra, bo się rozgadałem znowu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pioma!